Witam Was serdecznie na najlepszej konferencji testerskiej, na jakiej moglibyście w tym roku się pojawić. Jak już wiecie, nazywam się Basia Kozioł. Na co dzień zajmuję się jakością w oprogramowaniu. Jak mam czas, to testuję. Głównie w tej chwili moja rola to jest test lidowanie. A w międzyczasie dużo czytam o tematach accessibility i w Ksebi mamy taką gildię accessibility. Jest to nasze zrzeszenie takie wewnątrz ksebiowe osób, które interesują się tematem dostępności. Zapraszamy ekspertów. Raz Tomek właśnie, poprzedni prelegent, który tu występował z kolegami, byli u nas. I mam nadzieję, że nie ostatni raz. I staramy się promować tą dostępność i wewnątrz pracowników, i na zewnątrz Ksebi. Dzisiaj zastanowimy się, dla kogo my to właściwie robimy. Bo chyba nie dla mamy i taty. A może jednak. Poznajcie Darka. Darek jest naszym dzisiejszym bohaterem i pozwoli nam wgłębić się jeszcze bardziej w tematykę dostępności. Od małego dziecka Darek uwielbiał grać we wszystkie dostępne gry komputerowe, ale szybko zorientował się, że komputer to nie tylko zabawa. Zaczął uczyć się kodować. Mimo że rodzice powtarzali mu: wyjdź i pobaw się z innymi dziećmi. Darku, coś z ciebie wyrośnie. Darek wciąż siedział przed komputerem. Pasja Darka okazała się opłacalna. Darek został programistą. Rok po roku, projekt po projekcie, stawał się coraz lepszy i lepszy. Jednak pewnego dnia wszystko się potoczyło troszkę inaczej. Coś poszło nie tak. Musicie też wiedzieć, że Darek jest z tych odważnych programistów. Nie boi się piątkowych release'ów na proda. I właśnie w taki piątek, myśląc nad kolejnymi funkcjonalnościami do zaimplementowania, z kubkiem gorącej kawy potyka się na schodach i spada na sam dół. Darek próbuje się otrzepać, myśląc: kurna, trzeba było sprzątać tą piwnicę trochę bardziej. Ale okazuje się, że to otrzepanie się z kurzu nie jest takie proste, bo jego prawa ręka przestała działać. I tak patrzy, że w oczach puchnie i nawet nabiera dziwnego fioletowego koloru. Boli strasznie. Siedząc w tej piwnicy, próbuje jednak pracować, bo musi być twardy. Nie? Nie ma, że boli. Po półgodzinnym klepaniu bezsensownym w klawiaturę, Darek sobie myśli, chyba czas w końcu pojechać na pogotowie. Ale jak on może zostawić projekt, deploy na produkcję dzisiejszy? Jak on tego nie zrobi, to przecież na pewno wszystko padnie. No i dzwoni do szefa, mówi co i jak. Jedź chłopie, ogarniemy. Jak to? Ogarnął bez mnie? Myśli Darek. No ale dobra, czas jechać. Ale jak? Jego ulubiony sposób przemieszczania się po mieście staje się dla niego niedostępny. Samą lewą ręką po dziurawej drodze będzie trochę trudno. Do samochodu też nie wsiądzie. No to zostaje mu taksówka. I wiecie, ja teraz, jak chcę zamówić taksówkę, nawet jadąc na konferencję wczoraj tutaj, to robię bach. Zamawiam sobie bolcika albo inne coś. Dobra. I powiedzmy, że chciałabym... Kto jest z Warszawy, jaki jest dobry szpital? Ale co bym nie wpisała? Nie? Szpital. Szpital. Medicover, Międzyleski Szpital. Coś by się znalazło. Ale zrobiłam to dosyć szybko. I ja zauważyłam, że czasami jak robię codzienne czynności i jestem ręką jedną zajęta i próbuję coś zrobić na telefonie, te telefony są dla mnie trochę za duże teraz. I jak próbuję zamówić sobie Bolta, wiecie, tak jak Darek, ma niedostępną jedną rękę,
Teraz fajnie, bo telefon mi podpowiada ostatnio używane aplikacje, a nie jest tak zawsze. Jak próbuję sobie wpisać, szy jest spoko, ale P jest na samym końcu telefonu. I co ja już muszę zrobić? Ja muszę sobie odłożyć ten telefon i dopisać to P, bo jest niedostępne dla mnie. Schodzi mi to dużo więcej czasu. Więc jeżeli ktoś ma dostępną tylko jedną rękę, tak jak Darek w tym momencie, to zdecydowanie wolniej może mu to wszystko iść. No ale dobra, zamówił tą taksówkę. Taksówka podjechała i wiecie, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko możemy sobie robić dwoma rękami, to nagle okazuje się, że otwieranie drzwi, zamykanie drzwi, zapinanie pasów, to też jest problematyczne. Ale Darek dojeżdża w końcu na pogotowie. Myśli sobie, dobra, szybko, szybko wszystko naprawią i wróci do pracy. Ale znamy realia. 5 godzin później. To co się panu w rękę stało? No i wiecie co dalej? Prześwietlenie, złamana ręka, gips i lekarz mówiący po L4 to do rodzinnego. Ta, myśli Darek, przecież B2B nie choruje. Darek myśli sobie, no to co teraz? 6 tygodni nieplanowanego urlopu, to sobie wróci na nogach. Wychodzi, szwenda się po parku, chce odpocząć, ale wszystkie ławki są zajęte. No wszystkie. Do tego zaczyna padać i wszystko jest nie tak. Każdy z nas chyba miał taki dzień, że wszystko toczy się nie tak. Wieje, zimno, a żeby było jeszcze gorzej, jakaś stara baba zbliża się do niego, nie może utrzymać parasola. Synku, pomóż mi tutaj z tym parasolem. Ta jasne, myśli Darek, ciekawe jak z tą ręką. Babcia nie widzi, że mam złamaną rękę, no nie dam rady pomóc. Synku, w moim wieku to już prawie nic nie widać. Darek patrzy, jak babcia trzęsącymi się rękami próbuje okiełznać parasol, myśli o swojej chwilowo unieruchomionej ręce, no i jakoś jej pomaga. Idą w stronę przystanku. Na koniec Darek słyszy pytanie. Synku, a kiedy odjeżdża 13? No i Darek sobie myśli, no kurde, przecież jak byk wyświetla się nad ekranem, nad przystankiem, że za 2 minuty. Ale sobie myśli, że przecież babcia mu powiedziała przed chwilą, że nie dowidzi. Czyli pewnie tego ekranu też nie jest w stanie zauważyć. Pomaga jej wsiąść do autobusu, kieruje się w stronę domu z nurtującymi go pytaniami. Jak ona sobie tam skasuje bilet? Jak ona sobie radzi na co dzień? Jak ona sobie radzi w życiu? A jak on poradzi sobie te 6 tygodni z unieruchomioną ręką? A jakby złamał 2 ręce? A co by było, gdyby nie miał rąk? Jak sobie radzą tacy ludzie? Darek wie już, że ma 6 tygodni nieplanowanego urlopu i postanawia zgłębić trochę wiedzę na temat, jak sobie radzą ludzie, którzy mają pewne niepełnosprawności. Zaczyna pogawędkę z czatem GPT. Przecież on na wszystko nam odpowie. Okazuje się, że 20% światowej populacji zmaga się z jakimś rodzajem niepełnosprawności. I teraz skanując tak na szybko, faktycznie, nie wiem, czy to jest 20% czy nie, ale wy w okularach, ściągnijcie i próbujcie patrzeć na slajdy. My to też jesteśmy w tych 20%. Dokładnie te. Mały quiz, 1 z 10. Kraj, który ma najwięcej ludzi na świecie. Kto kojarzy? Indie, dobrze słyszałam, Indie. To osób z niepełnosprawnościami jest więcej niż ludzi w Indiach. Darek czyta dalej. I teraz mamy właśnie osoby, które mają jakikolwiek problem ze wzrokiem. I teraz znowu mały quiz. Jakbyśmy w jeden kraj chcieli wcisnąć wszystkie osoby, które mają jakikolwiek problem ze wzrokiem, czyli też mnie, jaki kraj byśmy zaludnili?
więcej? Kto ma więcej? Między Rosją a Indiami. Chiny. Zaludnilibyśmy Chiny. A teraz, jakbyśmy z tej grupy wyciągnęli tylko osoby niewidome, to jaką wielkość kraju obstawiacie? Polskę. Dokładnie. Pi razy drzwi zaludnilibyśmy Polskę. Darek dowiaduje się, że wiele niepełnosprawności wiąże się z korzystaniem z przeróżnych urządzeń. I czy to są komputery, czy to są telefony, bankomaty, drukarki, pralka, kuchenka, można byłoby wymieniać w nieskończoność. Ilość problemów, ilość niepełnosprawności, mamy tego niesamowity ogrom. Darku, ty nic nie wiesz, myśli o sobie Darek. Przecież ta cała wiedza jest nie do ogarnięcia. Ile tych osób jest, ile jest rodzajów, jak można pomóc, które urządzenia, jak programować, jak to testować, co z tym wszystkim robić. Darek jest na takim skraju, żeby porzucić temat. Czuję taki wewnętrzny konflikt, bo z jednej strony wiecie, tak jak już wam opowiadam, można zacząć czuć, a ci, co byli jeszcze na Tomka wykładzie, to już pewnie się upewniają, że ten temat dostępności jest ważny, jest bardzo ważny. Ale z drugiej strony programista z tak wieloletnim doświadczeniem nigdy nie usłyszał, że on coś robi źle. To czemu miałby właściwie cokolwiek teraz zmieniać? Ale na szczęście tabletki przeciwbólowe przestają działać. Darek przypomina sobie o swoje ręce, przypomina sobie o babci w parku, której to on pomógł. On. Darek przypomina sobie też niedawno przeczytany treść. Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie w duchu braterstwa. Wiecie, co, skąd ten tekst jest? Prawie? To jest powszechna, przepraszam, stres? Powszechna deklaracja praw człowieka, którą podpisało prawie, nie prawie każdy, dużo państw jeszcze nie podpisało, ale dużo państw podpisało. Jesteśmy, tak, rodzimy się wolni i równi w godności i prawach. To skoro się rodzimy, to później dlaczego niektórzy są dyskryminowani przez swoje niepełnosprawności? Nie powinniśmy się tylko rodzić równi i, wolni i równi, ale pozostać do końca życia tacy. I Darek postanawia zrobić jeden mały krok dla człowieka i wielki skok dla ludzkości. Szczególnie dla tej 20-procentowej części ludzkości, która boryka się z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Z nową energią zaczyna czytać i uczyć się na temat dostępności. Okazuje się, że niepełnosprawności można podzielić na bardzo dużo różnych możliwości. Jednym z podziałów jest tak, mamy niepełnosprawności widoczne, czyli na pierwszy rzut oka. Jak widzimy osoby na wózku? Możemy się domyślać, że zmaga się z jakąś niepełnosprawnością. Jeżeli widzimy na ulicy osobę z białą laską, to możemy się domyślić, że to jest osoba niewidoma. Następnie mamy niepełnosprawności, które nie są widoczne gołym okiem. Bo jak na przykład można rozpoznać, że osoba boryka się z dysleksją i ma trudności w czytaniu? Następnie to są niepełnosprawności chwilowe. Czyli to jest Darek, który złamał sobie rękę. To jest czasowe zapalenie uszu i trochę nie dosłyszymy, operacja oczu. Albo nawet chwilowo wejdą nam na ręce dzieci, a my chcemy maila wysłać. Też może się nie udać. Później mamy niepełnosprawności, które są związane z wiekiem, bo to czeka prawie każdego z nas. Zaczniemy troszkę niedowidzieć, troszkę niedosłyszeć, będziemy mieć trochę trzęsące ręce. Statystycznie pewnie każdego z nas to spotka. I na końcu mamy niepełnosprawności, które są związane z poruszaniem się w sieci. Są to przede wszystkim niepełnosprawności, które są związane z uszkodzeniem wzroku,
słuchu, mózgu, czyli większość w naszej głowie, i rąk. Darek, żeby sobie jeszcze bardziej poukładać całą zdobytą wiedzę, postanawia stworzyć sobie persony. Zanim wyjaśnię, czym są persony, to kto z was stosuje robienie person w projektach? Raz, dwa, trzy. No, kilka osób stosuje. Dobra, czyli próbujemy sobie opisać potencjalnych naszych użytkowników strony internetowej czy aplikacji mobilnej i zastanowić się, z czym oni będą się borykać. No i pierwszą personą jest Anna, 30-letnia masażystka, która uwielbiała czytać książki, ale w wyniku wypadku samochodowego straciła wzrok. I teraz Anna na szczęście ma inną opcję, przerzuciła się na audiobooki. Wiecie, że najstarszy audiobook ma prawie 100 lat? Jest to opowiadanie Josepha Konrada Typhoon, które zostało odkryte, znaczy nagrane w 1935 roku. To jest przynajmniej pierwszy znany audiobook. Czyli trochę jej pasja została zachowana, ale wiemy oczywiście, że nie wszystkie książki są też dostępne w audiobookach. Jej codziennym wyzwaniem jest również to, że nie widzi interfejsu użytkownika i to nieważne, czy to jest komputer, czy to jest bankomat, czy to jest kuchenka. Każdy interfejs, z którym się styka, może być dla niej niedostępny. I teraz mamy czytniki ekranowe. Tomek trochę o nich wspominał na poprzednim wykładzie. Z tego, co kojarzy, jutro jest prelekcja o czytnikach ekranowych. Więc tam dużo więcej będziecie mogli się dowiedzieć. Ja tylko w skrócie powiem, że czytniki ekranowe odczytują content i mówią na głos. Osoba niewidoma może usłyszeć po prostu to, co jest na interfejsie użytkownika. Ale tu jest małe ale. Nie wszystkie aplikacje, nie wszystkie strony są dostosowane do tego, żeby czytnik mógł odczytać. I tutaj wchodzimy my. Osoby, które zajmują się tworzeniem aplikacji, tworzeniem interfejsów, żeby zadbać o to, żeby ta treść była dostępna dla czytników ekranowych. Jeśli chodzi o problemy Anny, to ja jakiś czas temu miałam taką myśl. Jest trochę teraz takich reklam urządzeń sterowanych przez telefon. I ja naprawdę miałam coś takiego, ej, czy to jest duża filozofia iść i wyłączyć pralkę? Albo wyłączyć zmywarkę, nastawić piekarnik? Czy ja potrzebuję do tego aplikacji? Od jakiegoś czasu patrzę trochę inaczej na ten problem. Ponieważ jeżeli aplikacja jest dobrze zaprojektowana, to jest super rozwiązanie dla osób niewidomych. Bo na przykład mój piekarnik przede wszystkim ma taki panel z płaskimi ekranami. Jeżeli cokolwiek naciskam, to jest tylko pik, pik, pik. Wiecie, skąd mam wiedzieć, ja widzę jakąś taką ikonkę, ale osoba niewidoma nie jest w stanie stwierdzić, co ona naciska. I taka aplikacja, pod warunkiem właśnie jeszcze raz powtórzę, że jest dobrze zaprojektowana, może być super ułatwieniem dla między innymi Anny. Co sobie myśli Darek? Nie, żadnej tej aplikacji, co on tworzył, jeszcze nikt nie sprawdził czytnikiem. No chyba sobie Anna by nie poradziła. Poznajcie Magdę. Jest 80-letnią emerytką, której pasją jest ogrodnictwo. Ja często obserwuję moich rodziców. Mój tato jest 70+ i uwielbia robić super rzeczy na działce, jeszcze lepszy kompost, jeszcze lepsze grządki, bo ma na to w końcu czas. Ale nie ma chyba gorszego niż te wszystkie strony, które opisują nowinki i mają taki ciputki tekst, tak? Mały tekst, słabe kontrasty i ciężko odczytać cokolwiek z takiej strony. Albo okazuje się, że jak chcemy sobie powiększyć tylko sam tekst, to wszystko się rozjeżdża, obrazki też się powiększają i właściwie jest to trochę ciężkie albo niemożliwe do wykorzystania. I
Wiecie już, co pewnie Darek sobie myśli o tym. No, też nikt nie testował. Nikt nie pomyślał o tym, żeby powiększyć treść, czy powiększyć całość i zobaczyć, jak to się wszystko zachowuje wtedy. Poznajcie Krzyśka. Ma 15 lat i już jest piłkarzem, ale ma jeden mały problem w odróżnianiu kolorów. Wiecie, że Islandzka Federacja Piłkarska zrobiła badania swoich piłkarzy i okazało się, że 8% ma problem z rozróżnianiem kolorów. Wzięło się to głównie z tego, że w trakcie rozgrywek na przykład trener kłócił się, że tamten nie powinien dostać czerwonej kartki, a to była tylko żółta. Albo przeciwnicy podawali do siebie piłkę, bo nie byli w stanie rozróżnić koloru koszulek, a wiecie, szybko się biega, gdzieś tam się kopnie, szary do szarego. Tak to leci. Jeśli chodzi o interfejs użytkownika, to Darek sobie przypomniał, że miał takie zgłoszenie błędu. Na formularzu rejestracyjnym, jeżeli ktoś źle coś wypełnił, to pojawia się taka piękna czerwona ramka. I on stwierdził, nie, przecież po co tam jakiś tekst, przecież ładna ramka się pojawia, przecież super. Teraz zaczyna trochę inaczej patrzeć na to. Wie, że dla Krzyśka to by była kolejna szara ramka i nie miałby pojęcia, dlaczego coś źle zrobił w formularzu. Poznajcie Zofię, która jest TikTokerką. Uwielbia oglądać filmy, uwielbia tworzyć filmy i to jest jej świat i już zaczyna na tym zarabiać. Ale Zofia ma od kilku tygodni bardzo intensywne, upierdliwe zapalenie ucha i prawie nic nie słyszy. I okazuje się, że większość filmów jest dla niej niedostępna. Ona nie rozumie, co tam się dzieje. Nie ma napisów, a jak próbuje słuchać jakieś podcasty, to nie ma transkrypcji i właściwie te wszystkie rzeczy są dla niej niedostępne w tym momencie. Czyli świat, w którym ona pracuje, zarabia, na jakiś czas musi jej porzucić. A najgorsze było, jak ostatnio jechała pociągiem. Siedzi sobie na stacji, czeka na pociąg. Pociągu nie ma, ale jesteśmy w Polsce. Ponoć taki mamy klimat. I w pewnym momencie widziała, że ludzie się trochę pokręcili. Czeka dalej i przypomniała sobie, że przecież jest portal pasażera, który mówi o opóźnieniach. Wchodzi na portal pasażera, sprawdza pociąg i okazuje się, że pociąg już jest na kolejnej stacji. Idzie się dopytać. Wiecie, ona nie słyszy tych odpowiedzi. Po ciężkiej komunikacji z pracownikami kolei okazało się, że przecież było. Uwaga, pociąg Intercity do stacji Rzeszów przez stację Brzesko-Tarnów Dębica wjedzie wyjątkowo na tor 4 przy peronie 5. Osoby oczekujące na ten pociąg proszone są o przejście na peron 5. Za utrudnienia przepraszamy. To był jedyny komunikat, który został głośno wypowiedziany i wszystko powinno być ok. No i co Darek sobie myśli o tym wszystkim? No klient podrzuca mu filmiki, on wrzuca na stronę i co go to obchodzi, czy tam są właściwie, on się wcześniej nad tym nie zastanawiał, czy to jest jego rola, czy to jest rola klienta, żeby mu odpowiednie filmiki już dostarczyć. Pamiętajcie o tym, że my jesteśmy specjalistami do zachowania jakości. Jeżeli widzimy, że klient nas prosi o umieszczenie jakiegoś wideo bez tekstu, powiedzmy mu, drogi kliencie, to będzie niedostępne dla X ludzi. Ja zauważyłam, nie wiem jak wy macie, ale ja często po pracy jestem trochę, nie trochę, bardzo zmęczona i za dużo bodźców. Ja potrzebuję się wyciszyć. Ale czasami lubię sobie poskrolować LinkedIna. I filmiki, które nie mają napisów, ja skroluję dalej. Bo nie mam siły ich odsłuchiwać, a jeżeli są napisy, ja je chętnie odsłucham, czytając sobie tylko napisy i chętnie korzystam z takich usług. Później mamy Piotrka. Piotrek też jest programistą, tak samo jak Darek. Ma 45 lat, uwielbia sklejać modele i podróżować.
I okazuje się, że Piotrek, jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, nie ma żadnych problemów. Jest w stanie obsługiwać komputer, jest w stanie obsługiwać telefon, ale jeżeli przyjeżdża do biura, to te wszystkie gniazdka są umieszczone głęboko pod biurkiem i niby jak może sobie tego laptopa podpiąć. Albo jak jest w podróży biznesowej. Okazuje się, że nie można gdzieś zapłacić kartą, bankomat jest za wysoko, a restauracja, w której jest umówiony z klientem, nie ma podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Okazuje się, że jeżeli chodzi o osoby sparaliżowane, mamy tutaj bardzo dużo różnych opcji. Być może kojarzycie Stephena Hawkinga, który był jednym z najlepszych teoretyków w fizyce. I on, jak był na prelekcjach, miał zamontowany czujnik w policzku, który komunikował się z jego komputerem i ten komputer odczytywał na głos to, co on mówił. I mamy też osoby, które nie są w stanie na przykład poruszać myszką. Są w stanie tylko obsługiwać interfejs z klawiatury. I można byłoby powiedzieć, że to jest błąd dostępności, ale wiecie, ja pamiętam, jak ja jeszcze nie słyszałam nawet, że jest coś takiego jak dostępność, to takie testy, że ja robię taba, bo mam długi formularz i nagle mi znika fokus, ja nie wiem, gdzie jestem, to było zgłaszane jako zwykły błąd. No i co o tym myśli sobie znowu Darek? No miał taki błąd, że ktoś przechodził klawiaturą, pojawił się jakiś pop-up, coś się zapętlało, nie można było zamknąć, ale on nie widział problemu, skoro on mógł sobie kliknąć myszką. Katarzyna, 65-letnia lekarka, która uwielbia biegać i rysować. Pani Kasia, to jest z tych pani doktor, do których się przychodzi, ona wszystko robi powoli, spokojnie, wszystko wytłumaczy, do momentu, kiedy znowu ten komputer się nie zawiesi. Znowu nie dostanie na twarz jakiegoś strasznego błędu, który jest niezrozumiały i właściwie nie wie, co zrobić. Kiedy znowu dzwoni na pomoc i nie może się dodzwonić, albo próbują jej wytłumaczyć w sposób, którego ona i tak nie rozumie. Katarzyna wówczas staje się nerwowa, ma bardzo niską wrażliwość na przebodźcowania i wtedy na pewno nie chcemy iść na wizytę do niej. O co wtedy warto zadbać dla użytkowników końcowych? Zróbmy mało skomplikowane interfejsy. Ja ostatnio miałam taki projekt, w którym na chyba pierwszym kolu z klientem była taka historia, że to ma być portal dla ludzi, którzy pracowali w tej firmie i jak mają jakieś projekty i potrzebują tych specjalistów, to ściągają ich z emerytury, żeby im pomogli, pod warunkiem, że jeszcze żyją. To jest dosłownie cytat od klienta. Dla mnie na pierwszym spotkaniu z zespołem mówię, okej, to co robimy? Wiemy, że mieliśmy dowieźć w ogóle to w 2 miesiące. Nie możemy zapewnić pełnej dostępności, ale wybraliśmy te rzeczy, te punkty z WCAG-u, które dotyczą się tych problemów właśnie dla osób starszych. Okazało się, że na przykład bardzo musieliśmy balansować między security a dostępnością, bo ponoć ci użytkownicy non-stop dzwonili, bo nie pamiętali haseł do poprzedniego portalu. To co zrobić? Stwierdziliśmy, że usuwamy całkiem hasła i wysyłamy jednorazowe kody OTP na SMS-em na telefony, żeby zawsze mieli to takie trochę hasło, jakieś zabezpieczenie. Security się trochę czepiło, ale mówimy, okej, dobra, zrobimy trochę dłuższy kod, ale nie będziecie mieć tego problemu, z którym przyszliście, że użytkownicy zawracają wam cały czas głowę. Kolejnym naszą personą jest Wojtek, 30-letni sprzedawca. I Wojtek
miał od zawsze problemy z czytaniem. To być może spowodowało, że uwielbia kolekcjonować znaczki, które są ładne, kolorowe i nie mają tak dużo tekstu. Okazuje się, że Wojtek wykorzystuje narzędzie, które wykorzystywała Anna. Anna, przypomnę, że to była persona, która była osobą niewidomą. Wojtek wykorzystuje czytnik ekranu. Okazuje się, że nie tylko osoby niewidome korzystają z czytnika ekranu, ale osoby, które mają problemy z czytaniem, wolą słuchać niż czytać, chętnie wykorzystują czytniki ekranu do po prostu i czytania książek, artykułów, jakichkolwiek nowinek. Więc tym wszystkim, co się borykała Anna, jeżeli chodzi o czytniki, mamy to samo powtórzone dla Wojtka. Wszystkie też takie treści, które poruszają się za szybko, na przykład karuzele. Wiecie, takie te wszystkie ładne karuzele, które przychodzą, mamy jakąś treść, mamy obrazek, kolejne i nie można tego zapauzować. Szczerze mnie szlak trafia, jak ja mam taką karuzelę, jest za dużo treści i ja nie nadążam z czytaniem. Ja chcę sobie zapauzować, a nie mogę i muszę czekać, aż wszystko przejdzie jeszcze raz i może za drugim razem już zdążę. No i Darek sobie myśli, że ale przecież on się tak nastarał z tą karuzelą. Teraz chciałabym wam pokazać, jeśli nam się ładnie załaduje, co zrobił McDonald's w Szwecji. To jest film, zaraz wam puszczę. Zastanawiałam się, czy wam go pokazać, bo widziałam chyba są trzy komentarze. Jedna osoba stwierdziła, że ten film jest obraźliwy, a druga osoba powiedziała, ej, ale to jest super, bo ja mam dysleksję i właśnie dokładnie ja tak widzę świat. Okazuje się, że dla osób z dysleksją bardzo im pomaga dobranie odpowiedniej czcionki. Czasami to wystarcza, szczególnie jeżeli chodzi o literki D, B, P i tego typu. Osoby bardzo mylą, literki skaczą i zwróćcie uwagę, że jakbyście widzieli coś takiego na co dzień, trochę przeskakując literki, można mieć problem, szczególnie jeżeli trzeba coś szybko zrobić. Jesteście na jakimś teście, jesteście na egzaminie, musicie przeczytać i zrozumieć pytanie. Dlatego często osoby ze zdiagnozowaną dysleksją mają po prostu więcej czasu na rozwiązywanie pewnych zadań. Mamy Jasia i Małgosię, którzy są scenarzystami i uwielbiają oglądać filmy. Tylko że ich problemem jest wrażliwość na błyski. Wiecie, że w 1997 roku jeden z odcinków Pokemonów wysłał, muszę sprawdzić liczbę, 685 dzieci do szpitala po intensywnej scenie z błyskami, w tym Jasia i Małgosię. Nie spodziewali się oni, że 14 lat później to samo zdarzy się na Sadze Zmierzch. Okazuje się, że jeżeli błyski są częstsze niż 3 błyski na sekundę, mogą spowodować atak padaczkowy. Więc jeżeli widzimy takie elementy na naszym interfejsie, zdecydowanie je usuńmy. A jeśli z jakiegoś powodu musimy mieć te migające, błyskające elementy, upewnijmy się, że nie ma tych 3 błysków na sekundę. Ostatnią naszą personą jest Monika. Wiecie, w świecie jest tak, że osoby z niepełnosprawnością często mają więcej niż jedną. Są to tak zwane niepełnosprawności złożone. I okazuje się, że Monika, 38-letnia krytyczka kulinarna, ma dokładnie te same problemy co Anna, ponieważ jest osobą niewidzącą i te same wyzwania co Piotrek, ponieważ jeździ na wózku. I teraz wyobraźcie sobie krytyczkę kulinarną, do której zgłasza się restauracja i prosi o recenzję. To pierwsze, Monika idzie na ich stronę internetową i czytnik ekranu nie działa. No to jeden minusik. Monika przyjeżdża zachęcona do nich
I co? I okazuje się, że do restauracji nie ma podjazdu dla wózków. To wyobraźcie sobie, jaką recenzję by dostała taka restauracja. I to była nasza dzisiejsza ostatnia persona. I pamiętajcie, że wspomniałam wam o WCAG-u. WCAG to jest taka lista rzeczy, które moglibyśmy zrobić, powinniśmy zrobić, żeby zapewnić lub poprawić dostępność. Okazuje się, że w wielu krajach na świecie są trochę inne zasady. Po pierwsze, zasady, jeżeli chodzi o to, kto ma zapewnić dostępność. Są kraje, gdzie tylko na przykład instytucje publiczne typu szkoły, szpitale lub dofinansowane jakieś instytucje, wszystkie rządowe instytucje powinny zachować tą dostępność. Ale mamy na przykład ePUAP. Chyba ePUAP jest bardzo słabo dostępny. Kiedyś widziałam prezentację osoby niewidomej, która pokazywała, jak próbuje przejść i zrobić cokolwiek tam. To naprawdę nie zachęca do korzystania. Zresztą mnie też. Są jednak kraje, w których prawie każdy sektor powinien być dostępny i właśnie tutaj można być łatwo wtedy pozwanym. Tutaj, jeżeli ktoś był na poprzedniej prezentacji, to pewnie słyszał, Stany Zjednoczone, to tam jest taki standard, że za wszystko można łatwo pozwać kogoś i okazuje się, że lecą czasami naprawdę grube, milionowe kary, jeżeli ktoś nie zachowuje tej dostępności. I tutaj warto się zastanowić, dla kogo wy robicie oprogramowanie. Sprawdzić, czy to jest, jaki to jest kraj i jakie są tam zasady. Bo znowu, my jesteśmy ekspertami, którzy mają podpowiadać klienta. Klient może tak naprawdę nie mieć pojęcia, że jest coś takiego jak dostępność cyfrowa. My powinniśmy wiedzieć i powiedzieć, hej, drogi kliencie, albo właśnie te zasady zmieniają się w wielu krajach mniej więcej za 2 lata. I na przykład w Polsce cały sektor na przykład e-commerce będzie musiał być dostępny i my już powinniśmy mówić klientom o tym, że hej, musimy coś zrobić z tym tematem, bo jak się obudzą za 2 lata, to obudzą się w cudzysłowie z ręką w nocniku. Darek teraz rozumie, że praca, którą my wykonujemy, to jest właściwie dla innych ludzi. My robimy oprogramowanie, my testujemy oprogramowanie dla użytkowników, którzy ostatecznie mają z tego oprogramowania korzystać. Czyli właściwie też dla mamy i taty. Bo ja widzę, jak moja mama się irytuje, bo te cookies znowu jej się pojawiają i ona ma na pół ekranu na telefonie cookiesy. I ostatecznie podsumuję moją prezentację cytatem Tima Berners-Lee, że mocą internetu jest jego powszechność. Dostępność dla każdego bez względu na niepełnosprawność to jego zasadniczy aspekt. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo, zwłaszcza za storytelling. Za rzadko się pojawia na prezentacjach, a jest przyjemny w odbiorze. Zapraszam do pytań. Tu mam najbliżej, to zacznę. Dzięki, Basiu, za prezentację. Ja mam pytanie do Darka. Darku, ile person jest sensownie stworzyć, aby dowieść aplikację na czas, żeby ona była dla tych person? Wydaje mi się, że to jest pytanie często do klienta. Powinniśmy z klientem porozmawiać o między innymi grupach docelowych i wtedy zastanowić się, i masz tak, grupę docelową, prawo, które jest w danym kraju i ja pracuję szczerze dla klienta, który nie ma tam prawa żadnego związanego z dostępnością, robią oprogramowanie wewnętrzne dla siebie i ich szczerze nie interesuje to. Więc w takim projekcie być może my czasami podsuwamy to, co jest niekoniecznie dla osób niepełnosprawnych, ale dla każdego z nas niedostępne. Więc wtedy możemy, to właśnie to jest takie, to zależy, nie? Od projektu, ale rozmowa z klientem i zbadanie tej grupy docelowej. Więc możemy mieć od kilku, pewnie do kilkunastu, ale z głową. Tak, bo zawsze możemy sobie stworzyć personę, która
boryka się z kilkoma rzeczami, tak jak Monika, która i jest niewidoma, i jeździ na wózku. Wtedy nie mielibyśmy Anny i Piotra. Dzięki. Tu. Hej, dzięki. Dzięki bardzo za prezentację. Zgadzam się z Jankiem, że storytelling świetny i no złoto, ale pytanie mam do statystyk. Mianowicie chodzi mi o, tam wspomniałaś o niepełnosprawnościach chwilowych oraz tam, że 20% ludności świata jest dotknięte jakąś tam niepełnosprawnością. Jak do tej proporcji mają się te niepełnosprawności chwilowe? No bo to jest bardzo dynamiczna liczba. Czy one są uwzględnione w tej statystyce? Szczerze? Nie wiem. Wiem, że statystyki podają 20% boryka się z niepełnosprawnościami. Nie, w tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy było tam, czy była mowa o stałych, ale gdybym miała obstawić, powiedziałabym o stałych. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Ja też chciałem podziękować za prezentację, bo super. I warto też mi się wspomnieć, że osoby z niepełnosprawnościami to jest grupa, która będzie tylko rosła, bo jednak większość osób z niepełnosprawnościami to są osoby starsze, oczekiwana długość życia rośnie i też rośnie procent osób, które będą korzystać, tak? Bo coraz więcej młodych ludzi, którzy się rodzili w dobie technologii i dostępu do internetu szeroko pojętego rośnie. Ale też mam pytanie o te persony, czy jest gdzieś jakaś lista niepełnosprawności, czyli taki pod względem dla nas, jako dla testerów, dostępna, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie są rodzaje tych niepełnosprawności, bo to jest tak szerokie spektrum, że jakby ciężko, wiadomo, są takie podstawowe, że tak, osoba niewidoma, osoba niesłysząca i tak dalej, ale to spektrum jest tak szerokie, że czasem łatwo jest coś pominąć, tak, o czym nawet właśnie nie wiemy, że to może być, no są takie rzeczy jak dysleksja na przykład, która, to nie jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, że osoba wspomina, że mam dysleksję i sam to nie jest rzecz, która mi przychodzi do głowy jako pierwsza rzecz, która jest problemem podczas dostępności cyfrowej. Czy jest jakaś taka lista, z której moglibyśmy skorzystać? Okej, odpowiem tak. Ja się tego nauczyłam, robiąc sobie taki mały kurs wstępu o dostępności cyfrowej i często na takich kursach często się opowiada o rodzajach niepełnosprawności, które mają wpływ na korzystanie z interfejsu. A co do tego, że możemy kogoś pominąć, ja bym trochę odpowiedziała na to tak, że jesteśmy testerami. Pamiętacie o zasadach testowania, że testowanie gruntowne jest niewykonalne. I czasami okazuje się, to fajne są przykłady czasami w artykułach, które wychodzą na temat dostępności, że czasami robiąc coś dostępne dla jednej osoby, możemy spowodować, że będzie niedostępne dla innej. I wtedy wchodzimy naprawdę w taką głęboką dostępność i zastanawianie się, jak to właściwie powinno działać, żeby było dostępne dla każdego. Dziękuję jeszcze raz. Wielkie brawo.